I tak, trzeba będzie pobierać stąd wodę, zacząć pobierać stąd wodę i jaki mam plan? Tutaj mamy takie rury, jak zbudujemy z gliny, to glina ma dużą, bardzo przewodnictwo cieplne i postawimy sobie coś takiego, siup, i w ten sposób woda, którą pobieramy stąd, będzie się na bieżąco ochładzać tutaj. Oczywiście w końcu to ciepło zniknie, ale to jest pewna maszynka, która anihiluje ciepło, nie tyle co pozbywacie ciepła, co je anihiluje, co je usuwa. Dostarczamy wodór i za pomocą tego wodoru ta maszynka właśnie usuwa ciepło, przez co jest tam bardzo zimniutko, co byśmy bardzo chcieli.